Jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem, które jest zaplanowane jutro na godzinę 17:30. Cały czas tutaj, nie tylko pod względem sportowym, ale i organizacyjnym, się przygotowujemy po to, by nic nie zaniedbać, po to, by nie zostawić nic przypadkowi, po to, by awansować do kolejnej rundy. I taki jest nasz cel. Taki mamy zamiar to osiągnąć i musimy zrobić wszystko, żeby cel, który jest bardzo trudny do realizacji, ale jest w naszym zasięgu, został osiągnięty. To, że Karabach ma w swoich szeregach zawodników, zarówno Brazylijczyków, Portugalczyków, reprezentantów Macedonii, Gruzji, cała ta jedenastka jest oparta na różnych reprezentantach różnych krajów, to wiedzieliśmy. Znaliśmy ich również indywidualnie. Natomiast to się na pewno nie zmieni. To, że to są dobrzy piłkarze, to zdawaliśmy sobie sprawę, bo sam zespół Karabachu nie jest nam obcy, nie jest nam nieznany. Natomiast to, co przed chwilą powiedział nasz kapitan, to już było. Całkiem inaczej wygląda pierwszy mecz na wyjeździe, gdzie są pewne znaki zapytania. Po pierwszych dwóch spotkaniach, które rozegrał zespół z Agdam, było wiele ze zespołem Skopi, było wiele niewiadomych, tam było również parę zmian. Przypuszczaliśmy, jak zagra zespół w Baku i nastawiliśmy się na to. Na pewno teraz po czasie szkoda nam trochę tej bezsprzecznie tej pierwszej bramki, którą mogliśmy zapobiec już tak, jak gdyby trochę wracając do tego spotkania, ale to już tak powiedziałem, to jest przeszłość i zdajemy sobie sprawę, że czeka nas ciężkie spotkanie, ale w naszym zasięgu, to co podkreślamy cały czas i musimy zrobić wszystko, żeby przejść do trzeciej tury eliminacji Ligi Europy. I to jest nasz główny cel, który sobie założyliśmy, zaplanowaliśmy i zrobimy wszystko, żeby go zrealizować. Zagramy naszą piłkę na pewno. To, co prezentujemy przed naszą publicznością od pewnego czasu, oprzemy ją na pewnych schematach zagrania, które są nam najbardziej znane. Zresztą myślę, że z tego dzisiaj tak jest kojarzony Piast i chcemy, żeby Piast to był Piast, obojętnie z kim nie grał. Grał swoją, na boisku grał swoją piłkę, pokazywał tą swoją filozofię, do której dążymy, którą uprzedzamy jak gdyby kibiców, jak gramy. Oczywiście czym lepszy przeciwnik, jest to obdarzone tym, że tych błędów u nas w defensywie zdarza się więcej, ale wydaje mi się, że mecze eliminacji, mecze pucharowe, te dwumecze są takie, że w naszym wypadku musimy uważać, żeby bramki nie stracić. To wiemy wszyscy, to są takie założenia teoretyczne, ale też chcemy z tych bramek zdobyć jak najwięcej. Chcemy grać tutaj dla kibiców widowiskowo, żeby o tym meczu było głośno nie tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju, więc pomysł na grę chyba jest jasny i klarowny. Cała kadra, która była przed tymi dwumeczem, mam na myśli tutaj Karabach i Krakowie, jest do naszej dyspozycji. Myśmy się pod ten terminarz przygotowali od pewnego czasu, między innymi obóz na Węgrzech, gdzie graliśmy sparingi. Proszę zauważyć, graliśmy sparingi z bardzo dobrymi przeciwnikami, nie dzieliliśmy na kadrę A i B, czy lepsi, czy gorsi. Wszystkie te mecze rozgrywaliśmy z najlepszymi kontrahentami, jakie mogliśmy zakontraktować. Właśnie pod tą myśl, że jeżeli policzymy mecze sparingowe, które traktowaliśmy bardzo poważnie, mecze Pucharu Polski, mecze eliminacji, mecze ligowe, wyjdzie nam, że do grudnia będziemy około 30 meczów musieli rozegrać, więc automatem jest, patrząc na terminarz, że ta kadra musi być cała do dyspozycji, więc zdajemy sobie sprawę, że przyjdą też gorsze dni. Pamiętajmy, że teraz de facto nie mamy urazów, to jest na duży plus, ale prędzej czy później poprzez duże natężenie tych meczów one się będą zdarzały, więc tutaj naprawdę kluczowe będzie nasza kadra lekarsko-fizjoterapeutyczna, bym powiedział, która będzie musiała tu stawać na głowie, ale z tym się liczymy, pod to przygotowywaliśmy się i uprzedzaliśmy jak gdyby zarówno wszystkich naszych piłkarzy, zresztą oni o tym wiedzieli, jak i naszych kibiców, że rotacja w składzie będzie, też żonglowanie tymi piłkarzami na dane spotkanie będzie, bo staramy się robić wszystko, żeby nie zostawać nic przypadkowi. To nie jest tak, że jeżeli wybiega ten dany piłkarz, to jest to przypadek, to jesteśmy od tego przygotowani już prędzej i staramy się wybrać na każde spotkanie optymalną jedenastkę. Raz się udaje, raz nie. To też jest jak gdyby wliczone w naszą profesję. Natomiast, tak jak mówię, te rotacje, miejmy nadzieję, będą częste. Miejmy nadzieję pod kontekstem, że przejdziemy do trzeciej fazy eliminacji. Jesteśmy przygotowani.
jesteśmy przygotowani no, najprawdopodobniej na Famagustę. 3-0 w pierwszym spotkaniu, natomiast to jest tylko piłka. Pamiętajmy, zespół z Cypru musi teraz wygrać spotkanie w Szwecji, ale to jest... mamy odpowiednie osoby, które się tym zajmują i oczywiście obserwujemy również ten dwumecz, który się wydarzy w Szwecji. A następne pytanie? Nie, no oczywiście wszystko bierzemy pod uwagę. To nie jest tak, nie zostawiamy nic przypadkowi. Patrząc na ten pierwszy mecz, logiczne wydaje się, że ostatnim wynikiem, jaki byśmy tu planowali, to jest wynik bezbramkowy. Zarówno zespół z Agdam, jak i my jesteśmy zespołami bardzo ofensywnymi. Ta siła obydwu tych zespołów opiera się na zarówno indywidualnie zespołu, na ogromnej sile jakby tej ofensywnej, tej sile przebicia, więc wydaje się, że raczej bliżej jest ku wymianie ciosów niż grze defensywnej. I pod tym kątem bardziej się skłaniamy, że ten mecz będzie wyglądał tak, taki będzie miał przebieg. Chociaż pamiętajmy, no to jest już drugi mecz, to jest całkiem inne mecze są niż w T-Mobile Ekstraklasa. No, jutro musimy poznać zwycięzcę i na pewno ten mecz, szala będzie się przeważała. Jesteśmy przekonani, mamy taką nadzieję, że przeważy się na naszą korzyść. To ciężko, proszę wierzyć. To nie starajmy się porównywać. To zobaczycie panowie jutro i panie jutro sami, jakich ma piłkarzy w szeregu Karabach. Często mamy spojrzenie takie, że wydaje nam się, że zespół z Azerbejdżanu to wiadomo, to jest inny poziom. No, myśmy widzieli, gdzie jedziemy, zresztą byli z nami też kibice. Inaczej patrzyliśmy na ten zespół na Baku, jak lądowaliśmy, a całkiem inaczej, jak wyjeżdżaliśmy. Proszę mi wierzyć. I to jest takie zaproszenie od nas też, od całego zespołu, dla wszystkich. Przyjść, zobaczyć, bo jestem przekonany, że jest co oglądać. I na taki duży plus myślę, że się wszyscy zdziwimy.